Mogę więcej? Z Prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszne, delikatne, duszone bitki wołowe w przepysznym sosie. Oczywiście do tego dodałem też ziemniaczki, no i przepyszne buraczki. A jeżeli lubicie danie z wołowiny, z duszonej wołowiny, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam pokazuję, jak przygotować najlepsze rolady śląskie, kluski i modrokapusta. Taki klasyk, ale każdy z nas kocha klasyki, a to jest moje ulubione danie. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a my zabieramy się za przygotowanie przepysznych bitek wołowych. Przygotowanie naszych bitek zaczniemy od sosu. Już Wam pokażę, co robimy. Robimy sobie taką podstawę sosu. W kuchni francuskiej jest to nazywany, ten sos nazywany jest sos Espaniola. Już Wam pokazuję, jak go robimy. Na patelnię dajemy trochę oleju i wrzucamy dość dużo cebuli. Cebulę musimy sobie skarmelizować, więc nie będziemy jej smażyć na bardzo gorącej patelni, tylko stopniowo będziemy sobie, o, podkręcać temperaturę. Chodzi o to, żeby cebula lekko się przypaliła i dała przepiękny kolor. Pamiętajcie, żeby cały czas tutaj stać i mieszać. A ja w tym czasie ubiję sobie bitki. Na bitki wołowe oczywiście musimy znaleźć bardzo dobrą wołowinę. Widzicie? Ja tutaj mam piękną wołowinę pieczeniową i taką właśnie wołowinę używamy. Nie używamy ligawy, bo ona podczas duszenia będzie tylko twarda. Możecie ją gotować 2 dni i tak będzie twarda, więc nigdy nie używajcie ligawy. Ja wiem, że ona pięknie wygląda, ale ona nie jest do tego. Teraz bitki sobie rozbijamy. Cebulka jest już podsmażona, bitki mamy ubite, więc teraz pokażę Wam, co robię. Do naszej cebuli wrzucam mąkę pszenną i podsmażam wraz z tym tłuszczem, który tutaj jest, ale to jeszcze nie wszystko, bo w kuchni francuskiej, jak wszyscy wiemy, króluje masło. Więc dodajemy masło tutaj do naszej cebuli, do naszej mąki i to wszystko musi nam zmienić kolor na brązowy. Tylko uwaga, musicie pilnować bardzo tego masła i tej mąki, żeby nam się tutaj nic nie przypaliło. My chcemy tylko delikatnie wyciągnąć ten kolor, który później będzie podstawą naszego sosu. Dobrze, to już jest, więc przejdźmy do smażenia naszych bitek. Bitki wołowe doprawiam sobie przyprawą do wołowiny. Tak. Do tego dodaję czosnek staropolski. No i oczywiście troszeczkę świeżo zmielonego, kolorowego pieprzu. Sól przyjdzie później, więc teraz nic nie solę. Zostawię sobie to w spokoju. Hop. I tutaj mam nagrzaną patelnię i na tą patelnię wlewam olej. I teraz tak, te bitki, które tutaj mam, hop, one mogą mieć różny kształt, nie bójcie się. To wszystko zależy od kształtu waszej wołowiny, jaką dostaliście. Takie długie paski też mogą być. Hop. Wrzucamy i podsmażamy. Podsmażamy dość szybko. Chcemy wyciągnąć piękny kolor z tej wołowiny. Tak. Spójrzcie na to. I cały czas musimy mieszać ten sos. Bitki są już gotowe. Wszystkie są podsmażone. Wrzuciłem je tutaj. I teraz ściągamy je wszystkie do garnka, bo one muszą, po prostu muszą się udusić. I tutaj na tą patelnię dolewam troszeczkę oleju i podsmażam czosnek. Czosnek wrzucam, tylko pamiętajcie, żeby delikatnie go zeszklić, bo nie chcemy go spalić, bo jeżeli go spalimy, to czosnek będzie gorzki. O, dobrze. To już możemy sobie wyłączyć. On sobie tutaj dojdzie. Popatrzcie. Tutaj mam tą cebulę, którą zrobiłem. I ją zostawiam na sam koniec. Widzicie? Ona jeszcze mi nie będzie potrzebna. Ona będzie mi potrzebna dopiero wtedy, kiedy bitki będą miękkie. Dobrze. Bitki mamy już w garnku. Wlewamy tutaj rosół albo inny bulion. Najlepiej, gdyby to był rosół. Taki konkretny bulion, który odda cały smak do naszego sosu. I jak wiadomo, wołowina uwielbia pomidora, więc tego pomidora też tutaj wrzucimy. To jest obrany pomidor bez skórki. Teraz możemy sobie jeszcze posolić tą wołowinę, ten cały sos. Tylko też nie za dużo, bo jeszcze będziemy doprawiać przed samym końcem. O, spójrzcie. Czosnek też jest gotowy, co?
I teraz ściągamy to wszystko za pomocą, widzicie? I teraz ściągamy to wszystko za pomocą łyżki, to wszystko, co się przypaliło do naszej patelni, bo to jest cały smak. Ach. I na bazie tego smaku powstanie niesamowity wołowy sos. To jest tak samo jak z roladami, kluskami i modrą kapustą. Dobrze, to możemy sobie odłożyć. I odpalamy nasze bitki. Zostawiamy je tutaj, niech się duszą, ale też możemy już dodać kilka przypraw. Do naszych bitek ja dorzucam kilka liści laurowych. Liście laurowe naprawdę bardzo dobrze się tutaj skomponują z tym wszystkim. Dodaję też całe ziele angielskie, bo robimy taki podstawowy sos pieczeniowy. Tak? I do tego dość dużo majeranku. Tyle nam powinno wystarczyć, ale to jeszcze nie wszystko, bo dodaję też kilka gałązek świeżego rozmarynu, bo rozmaryn pięknie skomponuje się z naszymi bitkami. To wszystko zamykamy i gotujemy tak długo, aż nasze bitki będą mięciutkie. Bitki są już mięciutkie i wyglądają naprawdę dobrze. Więc przyszedł czas, żeby zagęścić ten sos. Spójrzcie, ten sos, który mamy tutaj, wlewam na patelnię. Tak, hop, to możemy sobie odłożyć z boku. I teraz mieszamy to wszystko razem. I są dwie szkoły i dwie opcje. Możecie taki sos przecedzić przez sitko, ale jeżeli lubicie kawałki cebuli i kawałki pomidora, to nie róbcie tego. Możecie to zostawić w takim rustykalnym stylu. Spójrzcie, cała zasmażka nam tutaj chodzi. Poczekajmy tylko, niech nam zabulga. Tak. Przepiękny zapach jest tych bitek, tego sosu, tego wszystkiego. Widzicie, co się z tym dzieje? I coś takiego dodajemy od razu do naszych bitek. Wszystko musimy ściągnąć. Pamiętajcie, żeby nic nie zostało nam na patelni. Patelnia musi być czysta. I teraz wbijamy tą zasmażkę, która nam powstała tu na patelni, do naszych bitek i do naszego sosu. Wymieszajmy sobie to wszystko. I pogotujmy te bitki przez kolejne 5-6 minut. Bitki są już gotowe, wszystko jest gotowe. Spójrzcie na ten przepiękny sos. I tak jak Wam mówiłem wcześniej, teraz możemy sobie dosolić nasz sos, kiedy już znamy właściwą konsystencję, kiedy już wiemy, że wszystko jest idealne. I teraz tylko dodajemy sól, dodajemy pieprz. To jest właśnie czas na to. Tak, spróbujmy tego wszystkiego. Idealnie. Skoro wszystko jest gotowe, to możemy wykładać. Na talerz dodaję kilka ziemniaków, no bo oczywiście takie domowe, przepyszne bitki wołowe najlepiej smakują z młodymi ziemniakami. Tak. I teraz możemy wykładać bitki wołowe. Spójrzcie. To mięso się aż rozpada. Takie właśnie powinno być. No i dajemy ten sos. Ale dajemy dużo tego sosu, bo tu jest cały ten smak tych bitek wołowych. I do tego wszystkiego możemy sobie dodać albo ogóreczki konserwowe, ale ja wolę buraczki. Tak. Dodajemy je z boku, kładziemy i mamy obiad jak ta lala. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. I jeszcze takie bitki możemy sobie posypać świeżym rozmarynem. Widzicie? To jest naprawdę przepyszne danie. A jeżeli lubicie duszoną wołowinę, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne rolady śląskie z kluskami i z modrą kapustą. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja się z Wami już żegnam i życzę Wam smacznego!